Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu motoryzacyjnego Zza Kółka. Od jakiegoś czasu nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ulicy Puławskiego, Utrata, Podchorskiego, polegająca na zakazie wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Czy są jakieś pozytywne tego skutki? Z tym pytaniem udam się do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Panie Naczelniku, jak Policja Suwalska ocenia zmianę organizacji ruchu na ulicy Puławskiego i Utrata związany z zakazem wyprzedzania przez samochody ciężarowe? No tu należy stwierdzić zdecydowanie, iż zmiana organizacji ruchu na tym ciągu komunikacyjnym miasta Suwałki należy ocenić bardzo pozytywnie. Ta zmiana organizacji ruchu odniosła pożądany efekt. Został uporządkowany ruch pojazdów na ciągu ulicy Utrata, Podchorskiego i Puławskiego w granicach administracyjnych miasta. Należy powiedzieć, iż ta zmiana organizacji ruchu nie dość, że uporządkowała ruch, czyli widać gołym okiem, że wszystkie pojazdy ciężarowe w tranzycie poruszają się prawym pasem ruchu. Ten lewy pas ruchu pozostaje wolny dla pojazdów głównie mniejszych, czyli osobowych. Jest to przede wszystkim ruch lokalny. Myślę, że mieszkańcom to bardzo ułatwia ruch, bardzo ułatwia przemieszczanie się, ale poza tym i poprawiło to bezpieczeństwo na tym ciągu komunikacyjnym. Jak powiedzmy za rok ubiegły wydarzyło się 13 kolizji drogowych, za dwa miesiące, porównywalnie styczeń-luty, było, 31 kolizji drogowych było w ubiegłym roku, tak teraz 13, czyli można powiedzieć około 300%. To zdecydowana poprawa. Bardzo zdecydowana poprawa. No nie ma takich manewrów jak wyprzedzanie czy omijanie przez samochody ciężarowe, stąd tych kolizji tak bardzo wiele mniej. No, kolizji mniej. Bardzo dobrze. Wiadomo, jakieś trudności oczywiście ze zmianą, dla skrętem w prawo, gdy sznur tirów stoi, są, ale myślę, że lepiej mieć trudność skrętu w prawo niż mieć obtarty bok przez tir zmieniający pas. Tak, ten skręt w prawo na początku obawialiśmy się, że ciężarówki będą blokować, nawet były takie głosy, że celowo będą blokować. Niemniej jednak tak nie jest. Widać, jak ktoś jeździ po mieście, że jest ta kultura jazdy. Jeżeli samochód ciężarowy widzi, że ktoś chce wjechać na prawy pas ruchu, to ustępuje. Także nie jest źle. A czy kierowcy samochodów ciężarowych stosują się do tego zakazu wyprzedzania? Bo na początku widziałem, że sporo było zatrzymanych właśnie pojazdów ciężarowych. Chyba mandatem się skończyły te wizyty. Z chwilą wprowadzenia tej zmiany organizacji ruchu my jako policjanci ruchu drogowego objęliśmy ten ciąg komunikacyjny szczególnym nadzorem i rzeczywiście były te wykroczenia popełniane. Na dobę ujawnialiśmy nawet powyżej 20 wykroczeń w pierwszych dniach i miesiąc styczeń mieliśmy bardzo dużo pracy w tym zakresie. Miesięcznie ponad 100 wykroczeń się zdarzało, tak samo miesiąc luty, gdzie w roku poprzednim to było nieprawidłowe wyprzedzanie, kilka wykroczeń, dosłownie kilka. No to jest zdecydowana nieuwaga kierowców i tu mnie dziwi ten fakt, bo w każdym samochodzie ciężarowym zazwyczaj jest radio CB, gdzie kierowcy sobie przekazują informacje czasami, gdzie dobrze obiad zjeść lub gdzie patrol stoi policji, a nie przekazują sobie tak ważnych informacji właśnie jak zmiany organizacji ruchu. No nie prowadzimy na słuchu korespondencji na radiach CB, niemniej jednak ja mogę powiedzieć, iż jak styczeń, luty już trochę mniej, to marzec i kwiecień
już sytuacja jest taka, iż naprawdę bardzo sporadycznie któryś z samochodów ciężarowych wyprzedza na tym odcinku. No mogę powiedzieć, za dzień wczorajszy były to dwa przypadki, ale są dni, że nie ujawniamy żadnego takiego przypadku. Czyli podsumowując, te zmiany przyniosły wyraźną poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Tak, wyraźną poprawę bezpieczeństwa i łatwiejsze przemieszczanie się tym ciągiem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jak Państwo słyszeli, tak krótki okres czasu, a zmiany są bardzo pozytywne, mimo że czasem może troszeczkę powstają korki, ale myślę, że lepiej w korku postać niż mieć uszkodzony samochód. A teraz zapytamy przechodniów, co sądzą o tej zmianie. Chciałem tylko zapytać, jak się jeździ ulicą Podhorskiego, Puławskiego, utrata po wprowadzeniu zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe? No jest na pewno zdecydowanie lepiej niż przed wprowadzeniem zmian z tego tytułu, że no, ciężarówki nie wyprzedzają się na zmianę, więc jest to rozwiązanie bardzo, bardzo dobre. Ja mało uczęszczam tamto trasę, rzadko jeżdżę. Ale jak ktoś na przykład jedzie od strony Budziska i chce się dobić na Płoskiego 86, Lityńskiego Putry, ma problem ze skręceniem. Sam osobiście jechałem i po prostu kolejka jest tirów, duża. Jak szły dwa pasy, to szły dwa pasy. A teraz skręcić w prawo naprawdę jest ciężko. Wystarczyła wcześniej po prostu zająć pas odpowiedni, nie? Tak, trzeba zająć pas, bo potem jak tiry jadą jeden za drugim, nie wpuszczają. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś wpuści. Trzeba się wbijać na chama. No i problem ze skręceniem w prawo to jest... Liczy się z cudem. Słabszy kierowca się nie wbije. To nie jest źle. Na pewno jest jakieś ułatwienie w jeżdżeniu. Ciężarówki nie blokują przejazdów. Cały czas lewy pas wolny. Tak, tak. I można wtedy normalnie jeździć. Dziękuję. Dziękuję. Jakaś pozytywna zmiana? Tiry się nie ścigają przecież w tej chwili po dwupasmówce naszej. Się ścigają. Panie redaktorze, się ścigają. Ja jeżdżę utratą, proszę pana, jadąc z działki, tutaj proszę pana, do ulicy proszę pana, przy plazie, bo tu przy plazie skręcam, proszę pana, w lewo, to widzę i ze względu na własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo żony i proszę pana, całość samochodu, to zmieniłem trasę. I jeżdżę tam, gdzie tiry nie jeżdżą. Wie pan, bo w łoś się jeży. Jak jeszcze raz powtarzam, za nic mają w Polsce przepisy. Panie kierowco, jedno pytanie. Jak się w tej chwili po suwałkach jeździ ulicą Utrata, Puławskiego, Podhorskiego po wprowadzeniu zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe? Dużo lepiej się jeździ niż poprzednio, bo jeździłem, szczególnie to widać na Utracie. No. Pod jakim względem lepiej? Pod względem przepustowości skrzyżowań. No i ogólnie dla osobówek, bo jeżdżę osobówko, to lepiej. Cały lewy pas dla pana, można powiedzieć. No, dokładnie. A skręt w prawo, nie przeszkadzań? Nie, można, kierowcy są tacy, w większości wyrozumiali, że przepuszczają. Jeżeli próbujesz skręcić w prawo, to przepuszczają. Czyli zmiana według pana pozytywna? Jak najbardziej pozytywna. Nie wiem od znajomych, że to często nie jest przestrzegany, ten zakaz. Powiem panu w ten sposób, jako kierowca zawodowy, bo ja ciężarówką jeżdżę i często z Litwy wracam. To dla samochodów ciężarowych to jest porażka, to jest katastrofa. A osobowe? No to widać w granicach godziny 14-16, co się dzieje na tym, na tym Puławskiego i wbić się na przykład na prawą stronę, gdzie ciężarówki stoją, to też to graniczy z cudem. Także myślę, że to będą zawsze podzielone te zdanie, jeżeli chodzi o to. Ja sądzę, że to nie jest najszczęśliwszy pomysł z takim rozwiązaniem. Takie rozwiązanie jest podobne w Markach przed Warszawą. Wiadomo, co się dzieje w godzinach szczytu, jeżeli ktoś jeździł na Warszawę przez Marki. Tam jest porażka, to samo co u nas sznur samochodów ciężarowych. Wbić się w prawą stronę jest ciężko. A czy bezpieczniej, to też na dwoje babka wróżyła. Ja sądzę, że jako kierowca zawodowy to stwierdzam, że to jest coś strasznego. Tak zawsze żeśmy mogli się wyprzedzić. Ten, co załadowany był z lekka więcej, to wiadomo, zanim się ruszy przez światła, to jeden przejedzie. Zanim stoi czterech, którzy są na pusto, mogliby jakoś ten ruch udrożnić. I dlatego korki takie są, jakie są. Myślę, że to nie jest rozsądny pomysł. Lepiej, bo tiry nie wyprzedza tira. Po prostu można włączyć się z drogi od Lidla. Do ruchu można się włączyć po prostu, bo ten
ten pas jest wolny, nie? Z lewej strony po prostu. No i myślę, że dobrze i żeby tak więcej w Polsce było w ogóle, trochę zmian na temat właśnie takich dróg, to by po prostu uczestnicy w ruchu drogowym po prostu by czuli się pewniej, bezpieczniej i dobrze. Nie zauważyłam zmiany, taka jest prawda. No i tylko powiem szczerze, że czekam na tą obwodnicę. Szanowni Państwo, tak jak Państwo widzieli w wypowiedzi naczelnika, jak i wypowiedzi przechodniów, zdania są bardzo podzielone. Moim zdaniem lepiej troszeczkę się w korkach postać, niż mieć kolizję z tirem zmieniającym pas, prawda? A o tym, jak tiry się zachowują, gdy nie ma zakazu wyprzedzania, opowiedzą Państwu filmiki. Koci! Stoje, bęty Boga! W tym odcinku magazynu to wszystko. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień.